Jeszcze jakiś czas temu, przez kilka, kilkanaście dni zapartym tchem, słuchaliśmy o tym, jak to płoną płuca ziemi, jak to stoi w płomieniach deszczowy las amazoński. Zignorujmy w tym miejscu fakt, że określenie płuca ziemi jest kompletnie niesłuszne, żeby nie powiedzieć kłamliwe, dlatego że choć Amazonia produkuje dużo tlenu, to jednocześnie sama go zużywa, czy też to na oddychanie roślin, jeśli tak można powiedzieć, czy na po prostu żyjące tam mikroorganizmy i zwierzęta. A termin płuca ziemi powinien dotyczyć oceanów, a dokładnie planktonu, który w nich zamieszkuje. Ale jak to brzmi? Płuca ziemi stoją w ogniu. Co z tego, że w tym samym czasie w dużo gorszym stanie była Afryka chociażby? To są płuca ziemi. No, a poza tym to bardzo medialne wydarzenie. Można dużo czy powiedzieć, można pokazać dużo zdjęć sprzed kilku, kilkunastu lat, rzucić chwytające nagłówki i zacząć panikować. Jakby to było jakiekolwiek rozwiązanie. W końcu dużo przyjemniejszym i ciekawszym tematem jest obrona lasów amazońskich za oceanu, niż zajęcie się własnymi problemami, które dotyczą nas bezpośrednio, a które mamy tuż za oknem. Pożar Amazonii fake newsem? Przekonajcie się sami. Cały ten film mogłabym po prostu zakończyć jednym zdaniem. Najlepszym dowodem na to, że pożar Amazonii był idealną pożywką dla mediów i dla polityki jest fakt, że prawdopodobnie od minimum tygodnia nikt już o nim nie słyszał, a wy sami już pewnie o nim kompletnie zapomnieliście. Zresztą, tak jak to było w przypadku katedry Notre Dame. A skoro nikt już o tym nie mówi, a ja jestem wiecznie spóźniona, zapraszam was na opowiedzenie tego wszystkiego, co chciałam wam powiedzieć już dawno, ale się nie zebrałam. Żeby zobrazować wam, jak to wygląda w Amazonii, jak to wygląda w Brazylii, chciałabym na początku, żebyśmy zauważyli, jakie to są tereny, jakiej wielkości jest Amazonia i jakiej wielkości jest Brazylia. Otóż Brazylia jest piątym krajem na świecie, jeśli chodzi o całkowitą powierzchnię terenu. W skrócie można powiedzieć, że jest ona 28 razy większa od Polski. Całościowy teren Amazonii jest 23-krotnie większy od Polski, a teren lasów deszczowych jest 18 razy większy od terenu naszej ojczyzny. To tak jakby ktoś pytał, dlaczego nikt tego bardzo nie gasił, bo jestem ciekawa jak. Mówiąc o Brazylii, warto, żebyśmy jeszcze mieli w głowie jedną rzecz. Jest to mianowicie kwestia klimatu. Aktualnie w Brazylii mamy porę suchą, jest to zatem czas, w którym nie ma deszczu, w którym zarówno pożary, jak i ich rozprzestrzenianie się mają swoje apogeum. No to też jest związane jakby z użytkownością ich, ale to za chwilę. Patrząc chociażby na mapkę NASA, to od 15 do 22 sierpnia, możemy na niej zobaczyć czas, w którym tych pożarów w Brazylii było najwięcej. Co najważniejsze, nie tylko w Brazylii, a w całej Ameryce Południowej, więc nie tylko Amazonia stała w ogniu, bo teraz już troszkę to wszystko pogasło, a właściwie cała Ameryka Południowa. I tutaj jest taki fajny, nie wiem, czy zmanipulowany przez media fakt, czy po prostu niedoczytanie, bo po co czytać na temat tematu, na który się pisze. Mianowicie są to liczby. W Brazylii wybuchło ponad 75 tysięcy pożarów. Co zrobił z tego media? Amazonia płonie, 75 tysięcy pożarów w Amazonii. Otóż nie. Jeśli chodzi o samą Amazonię, na dzień 22 sierpnia tych pożarów było około 2,5 tysiąca. Jest różnica w liczbach, prawda? Co ciekawe, ta pierwsza liczba 75 tysięcy stała się ogromnym szokiem, jakoby to było coś najbardziej tragicznego na świecie. I owszem, w porównaniu z poprzednim rokiem, wzrost pożarów w Brazylii faktycznie miał miejsce, natomiast w porównaniu z jeszcze wcześniejszymi latami, on nie był jakoś bardzo drastyczny, chociażby w porównaniu z 2016, gdzie liczba pożarów była mniej więcej podobna. Ale po co o tym mówić? Warto w tym momencie zapytać się więc o skalę problemu, bo mamy cyferki, mamy liczby, ale to trudno przełożyć jest na życie realne. I fajnie zauważyć, że właściwie nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jaka jest aktualna skala pożarów w Brazylii, dlatego że liczba pożarów, liczba ognia to jedno, a liczba terenu, który później mógłby być spalony, to drugie. Jedyne, co ewentualnie mogłoby być takim wskaźnikiem, jeśli chodzi o pożary, to jest ilość wydobytego, wytworzonego podczas pożarów dwutlenku węgla, ale ta liczba jest duża, 228 megaton i nie jestem w stanie na jej temat nic powiedzieć, dlatego że mimo iż próbowałam coś przeczytać, to nic nie zrozumiałam na temat dwutlenku węgla. Jednak, co jest ważniejsze, liczba choć spora i choć znacząca, nie jest czymś, czym nasza Ziemia nie mogłaby sobie poradzić, bo radziła sobie od wielu, wielu tysięcy i setek lat, no a poza tym radzi sobie z nami ludźmi od takiego czasu, więc przetrwamy. Co ciekawe, osobiście sprawdziłam nałożenie tych mapek NASA na nałożenie Google Maps, satelitowych mapek Brazylii, Amazonii, Ameryki Południowej i okazało się, że właściwie to nie do końca płonie las deszczowy.
Oczywiście ciężko byłoby tak naprawdę we współczesnych mediach zauważyć, co płynęło, dlatego że zasugerowaliśmy się głównie zdjęciami podanymi przez na przykład polityków albo przez na przykład celebrytów, gdzie znajdziemy chociażby pana prezydenta Francji Macron albo Leonardo DiCaprio, Madonnę i jeszcze kilka osób, których już zapomniałam z imienia i nazwiska, którzy dodali zdjęcia sprzed kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu lat pożarów w innych częściach świata lub tych z Amazonii, które już są nieaktualne. Czyli co płonie? Otóż okazuje się, że pożary, które wybuchły w Amazonii, bo skupmy się teraz na tym terenie głównie, są to pożary, które miały miejsce wokoło, wzdłuż głównych dróg, na polach uprawnych, na terenach wylesiałych, wylesionych dawno, dawno temu, czyli jak się okazuje, praktycznie nie płynęły lasy deszczowe w Amazonii. Dlaczego? Chociażby dlatego, że te lasy są nieprzebyte, bardzo wilgotne i nawet w porze suchej zachowują one tą wilgotność, więc są właściwie poniekąd niepalne. Na ten temat notabene wypowiadał się pan Cejrowski, mimo tego, że możemy go lubić, nie lubić, wydaje mi się, że nie możemy mu zabrać jakiegoś tam doświadczenia, które on posiada. Jednak został on zhejtowany, jakoby nie znał się na terenie Amazonii, w której notabene przebywał i jakoby nie miał w ogóle pojęcia na temat tematu. A jednak z czasem okazuje się, że w sumie pan Cejrowski miał rację, mówiąc o tym, że nie do końca Amazonia mogła płonąć i że nie do końca powinniśmy zaufać mediom. Bo jak się okazuje teraz i jak się okazało już wcześniej, tylko nikt o tym nie powiedział na głos, to naprawdę nie płonęły amazońskie lasy deszczowe. Pewnie się powtarzam, powiedziałam to już kilka razy, ale chcę, żeby naprawdę padł na to nacisk. Kolejnym tematem, który wstrząsnął mediami, jest temat wylesień w Brazylii. Otóż nagle zaczęto wycinać Amazonię, wcześniej tego nie było i teraz jest tragedia, bo pojawił się nowy prezydent, który notabene jest prezydentem Brazylii od 8 miesięcy. No ale jak to jest z tymi wylesieniami? Owszem, w tym roku jest ich liczba znacząca, natomiast ona nie bardzo różni się w porównaniu z poprzednimi latami. Co więcej, jeśli chodzi o tą liczbę, warto jest zwrócić uwagę na pewne uregulowania, które są w Brazylii. Otóż mając własne tereny, własne działki, jest tylko określony procent tych terenów, które możemy przygotować pod uprawę. Żeby to zrozumieć bardziej szczegółowo, musimy wiedzieć, że Brazylia ma 6 biomów i tutaj przeczytam, jakie one są, bo nie pamiętam. Amazonia, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlantica i Pampas. Wśród tych terenów, nie licząc Amazonii i Cerrado, cała reszta to są to tereny, które nie nadają się pod uprawę, ponieważ są to albo góry, albo miejsca suche, albo bagna, albo pola, które są używane do hodowli zwierząt. Czym jest Amazonia, wszyscy wiemy. Jeśli chodzi o jej wyciękę, mając dużą działkę, możesz wyciąć tylko 20% drzew i przygotować pod uprawę. Czy pod domek, czy budę dla psa. Cała reszta ma być nietknięta. Więc prawnie nie można wyciąć całej Amazonii, a nawet jeśli masz bardzo duży teren, to tylko 20% tej działki, tak? 1/5 tej działki możesz zagospodarować w taki sposób, jak chcesz. Cała reszta ma być nietknięta, ewentualnie może zostać pod hodowlę zwierząt, ale nie wiem, czy krówki i inne świnki lubią hasać w buszu. Jeśli chodzi o Cerrado, to jest to teren mniej wilgotny od Amazonii i mniej zalesiony, więc bardziej nadaje się on pod uprawę. Natomiast jeśli chcemy wyciąć z naszego terenu jakąś część drzew lub krzaków i przygotować pod uprawę, to jest to tylko 30%. Co nam to pokazuje? Pokazuje, że mimo tej całej nagonki, właściwie Brazylia nie jest taka pro wytnijmy wszystkie drzewa. I faktycznie około 17-18% aktualnie lasów Amazonii zostało wyciętych przez ostatnie naście, 10 lat. Natomiast w sumie, patrząc po tych liczbach, nadal mieści się to w normie. Nie mówię, że to jest jak najbardziej okej, ponieważ problematyczne w tym momencie stają się osoby, które wycinają te lasy bez zgody i wypalają, tak? Bo na tym to polega, że najpierw wycinasz las, a później musisz wypalić, żeby to wszystko ogarnąć. Jednak w stosunku do tego rząd też nie pozostaje bierny i nawet w tym roku zostały zamknięte osoby, które w nielegalny sposób wycinały, czy wypalały, czy po prostu podrzucały pożary na terenie Amazonii. Ale to nie chcę mówić, że w obronie trochę tego kraju, chciałabym zauważyć, że Amazonia, że las amazoński jest 18-23 razy większy od Polski, więc jakby nie patrzeć, nie wiem, jak ktoś miałby tego upilnować. Także w sumie problematyczni są po prostu ludzie, jednostki, które niszczą, nie mając świadomości, co niszczą. Ponieważ niezaprzeczalnie teren ten jest domem dla wielu zwierząt, dla wielu organizmów, które żyją tylko i wyłącznie w tym miejscu. Dlatego warto o niego dbać. Jednak nie poprzez nagonkę medialno-polityczną, która zrobiła wiele szumu, nie podała żadnych faktów, nie podała żadnych informacji, wzbudziła 1500 gównoburz w internecie i poszła. Zamknijmy więc temat wylesień i podsumujmy na podstawie wszystkiego, co powiedziałam wcześniej, co tak naprawdę płonie. Mówiłam już o drogach, mówiłam już o okolicach wiosk, miast. Tereny, które teraz płonęły w dużym stopniu, to były tereny, które wcześniej zostały wylesione i przygotowane właśnie pod uprawy. I wypalanie ich to jest takie przygotowanie pod nowe uprawy. Nie wiem, czy to ma sens. Wiem, że jak wczytywałam się w ten temat, to nie jest to do końca najlepsza metoda na
użyźnienie ziemi. Natomiast nie jestem żadnym specjalistą. Wydaje mi się, że skoro to stosują, to jednak ma to jakąś rację bytu. Owszem, możemy powiedzieć, że w takim razie lepiej w ogóle nie wycinać drzew, natomiast zwróćmy uwagę na to, że Brazylia ma dużą połać terenu i z rolnictwa faktycznie mogłaby wyżyć, poprawiając w ten sposób sytuację życia wielu, wielu osób. Nie możemy więc spojrzeć na nią jako na kraj, który zabiera dobytek ziemi, jednocześnie nie patrząc na ludzi, którzy tam mieszkają i w sumie mają trochę prawa korzystać z tego, co należy do nich. Notabene jako Europa pozbyliśmy się chyba większości lasów na naszych terenach, więc nie wiem, czy jesteśmy najlepszymi mentorami, jeśli chodzi o mówienie, co należy wycinać, a co nie. A dlaczego to wszystko płonie? Więc wiemy już, że część pożarów została spowodowana przez ludzi, którzy wypalają swoje własne prywatne działki po to, żeby mieć teren pod uprawę. Druga część to jest przez przypadek, wyrzucony papieros, czy niedopałek, czy cokolwiek przez okno samochodu. Trzecią częścią są samozapony, więc pożary, które zdarzają się po prostu samemu, dlatego że ziemia jest sucha i wszystko, co na niej się znajduje, również jest suche. I tutaj zrobię krótką przerwę, chciałabym pokazać, jak wyglądała Brazylia, gdy byłam w niej rok temu i byłam w niej lipcu i to był teren mniej więcej Cerrado, czyli nie Amazonia, ale ten drugi teren, jeśli chodzi o uprawianie roślin i hodowanie bydła. I zobaczcie, że lipiec to jeszcze nie była apogeum tam gdzieś suszy, a tam już wszystko było suche, wypalone słońcem. I właściwie, no jakbym szła i rzuciła taką zapałkę zapaloną, to spaliłabym połowę działki sąsiada. I chyba tym pozytywnym akcentem zakończymy już ten filmik. Nagrywam go już drugi raz, trzeci raz mam napisany scenariusz. Właściwie w tym momencie już nie posługuję się scenariuszem, dlatego że po pierwsze znam go na pamięć, a po drugie nie chciało mi się trzeci raz przepisać 12 stron. Dziękuję Wam za obejrzenie i chciałabym, żebyście wzięli pod uwagę fakt, że nie bagatelizuję problemu, jaki jest w Brazylii i nie uważam, że powinniśmy wyciąć wszystkie drzewa na całym świecie, a później zastanawiać się, co zrobimy dalej. Natomiast uważam też, że takie strzępienie języka i panikowanie, szczególnie przy pomocy manipulacji, bo podawanie dalej zdjęć, które są przestarzałe, nieaktualne czy nie z Brazylii, wywołuje tylko panikę. Także zrozumienie tego kompleksowego tematu i wydaje mi się być kluczem takim do zrozumienia też tego problemu. Jeśli chcielibyście zobaczyć coś bardziej merytorycznego, to podlinkuję Wam kanał na YouTubie z filmikiem ostatnio dodanym, chyba 4 dni temu właśnie na temat pożarów Amazonii, który jest, wydaje mi się, że bardziej precyzyjny od mojego, bo ja mimo wszystko za bardzo się ekscytuję takimi tematami. Co jeszcze? Nie podałam w międzyczasie większej ilości źródeł, z których korzystałam, dlatego że w poprzednim nagraniu, jak to zrobiłam, to filmik mi wszedł na ponad 20-30 minut. Także podlinkuję Wam to wszystko pod spodem. I dziękuję Wam za oglądanie, dziękuję za to, że jesteście tutaj, zapraszam Was do subskrypcji, do lajkowania, do komentowania, do konstruktywnej krytyki i może do jakiejś ciekawej dyskusji na temat tego, co Wy sądzicie o Brazylii. Może na temat tego, jak Wy zareagowaliście na pierwsze informacje o pożarach. A co sądzicie o nich teraz, gdy wiecie, że właściwie nie płonie nasz las Amazonii, nie jest to nic nadzwyczajnego, wydarza się to co roku i właściwie cała ta nagonka jest nie do końca potrzebna. Dajcie mi znać w komentarzach i do usłyszenia później. Cześć!